Cześć wszystkim! Standardowo swoje filmy zaczynam już jadąc, ale nie tym razem. Jak zdążyliście zauważyć, w swoje łapy dzisiaj dostałem najnowszego Mercedesa klasy S. Zaznaczę na wstępie, że nie zrobię dzisiaj testu tego samochodu, ponieważ mam go za krótko, aby wypowiedzieć się na jego temat, tak jak robię to zawsze na temat każdego auta. Ale mając taką okazję, nie mogłem sobie odpuścić, aby nie nagrać filmu, także traktujcie to jako po prostu prezentację samochodu, a na pełen test przyjdzie jeszcze czas. Także jeśli jesteście ciekawi, co w swoich samochodach będziemy mieli za 10-15 lat, serdecznie zapraszam. Zacząłem stojąc, a nie jadąc, dlatego że chcę Wam na początek pokazać jedną rzecz. To jest oczywiście samochód, którym na przykład ja zdecydowanie wolałbym jeździć w tym miejscu, ale raczej zbudowano go po to, aby siedzieć tam. Także zapraszam na tył. A teraz patrzcie na to. I teraz tak. Nie ma tragedii. Tak, to jeszcze nie koniec. Mogę jechać. To jest oczywiście samochód stworzony dla prezesów właśnie do jazdy w takich warunkach. Mam wyciągnięte nogi, mam 182 cm wzrostu. Zmieści się tutaj osoba jeszcze wyższa ode mnie, także to jest coś niesamowitego. Ja akurat tego nie mam, ale możemy tutaj mieć swoje tablety, oglądać sobie telewizję, siedzieć sobie w internecie i tak dalej. Pokażemy to przy innej okazji. Mamy oczywiście sterowanie, czy pełne sterowanie, klimatyzacją i tak dalej. Możemy tutaj z tyłu mieć masaże, co tylko sobie chcemy. Ja mam akurat wersję dla 5 osób, także mamy tutaj podłokietnik, ale możemy też sobie wybrać wersję dla osób 4. Wtedy ta kanapa będzie wyglądała troszeczkę inaczej. No ale skupmy się na tym, co mamy i w zasadzie wracamy za kierownicę, bo akurat dla mnie tam jest największy fan. Drzwi oczywiście nie musimy domykać do końca. Patrzcie, co się dzieje. No nie widzieliście, ale domknęły się same. Ten samochód jest tak napakowany elektroniką, czujnikami, kamerami, że zobaczcie, wystarczy, że spojrzę w kierunku tego lusterka, włączam sobie sterowanie i ono się zmienia. I teraz zobaczcie patent. Patrzę w kierunku prawego lusterka, nie naciskam dosłownie nic i mogę sterować sobie lusterkiem prawym. Samochód wie, że spojrzałem się w jego kierunku i ustawia funkcję zmiany lusterka prawego, także jest to serio troszkę niewiarygodne. Nowoczesnych funkcji jest tutaj cała masa. Na przykład patrzycie sobie w tej chwili na fotel, który ma 19 silników służących do ustawiania jego według swoich potrzeb. I wydaje mi się, że nie przesadzę, jeśli powiem, że to są najwygodniejsze fotele, jakie w tej chwili są na rynku, a przynajmniej ja nie jeździłem z wygodniejszymi. To jest jakieś szaleństwo, co te fotele potrafią, jak się w nich siedzi. Wow. No ale dobra, ruszmy się troszkę. Jak zwykle odpalamy sobie przyciskiem, ale patrzcie, mamy tutaj też taki patent, że jeśli ustawicie sobie na siebie, to w tym miejscu możecie mieć czytnik swoich linii papilarnych i samochód możecie odpalić sobie tylko wtedy wy. To jest testówka, więc ja oczywiście uruchamiam ją standardowo. Jak to w Mercedesie. Drive. Jedziemy. Dla formalności, abyście wiedzieli konkretnie, czym jadę, to pod maską mamy sześciocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 3 litrów. Dysponujemy mocą 330 koni mechanicznych. Jest to oczywiście diesel i te dane może szału nie robią, ale pamiętajcie o tym, że do dyspozycji mamy 700 Nm i do setki ten samochód rozpędza się w 5,4 sekundy. Moim zdaniem kompletnie nic więcej potrzebne nie jest. Tym bardziej, że jak pokazuje komputer, ostatnie 307 km jazdy testowej, cały czas po mieście i wiecie, jak wyglądają jazdy testowe, spalanie mamy 9,5 litra. Także w trasie myślę, że spokojnie można tutaj zejść poniżej 7. Na autostradzie będzie to jakieś 8. Miasto na pewno poniżej dychy, także wartości rewelacyjne, ponad 2 tony. Ogromny samochód. I o ile dzisiaj tak naprawdę diesle umierają, to trzeba to podkreślić, że
dynamika fantastyczna, ponad 70 litrów zbiornik paliwa i przy tych parametrów zrobimy tutaj około 1000 km. Także żadnych miękkich hybryd, żadnych hybryd, żadnych pluginów, standardowy, klasyczny diesel. Ja uważam, że do samochodu na trasę, a to jest samochód na trasę, to jest najlepszy wybór. Nie poczujecie czegoś takiego, co czuję w tej chwili ja, ale tutaj za każdym razem, kiedy skręcam kierownicą, kiedy mamy nawet łuk delikatny, już nie mówiąc o większych, te fotele, czy to z prawej, czy z lewej strony, w zależności od kierunku, w którym jadę, który skręcam, one się dopompowują, podtrzymując moje plecy. To jest coś niesamowitego i polecam Wam takim samochodem przejechać się chociażby tylko po to, żeby poczuć to i tak samo, żeby poczuć to, że tylne koła są skrętne. Mamy tutaj dwie opcje, albo 4,5 stopnia, albo 10 stopni. Ja mówiłem to też przy teście EQS-a. To jest chyba rzecz, która robi w tym samochodzie największą robotę. To znowu jest coś, czego nie da się Wam pokazać, chociaż no zawracałem na przykład przy EQS-ie. Możecie sobie zobaczyć, jak ktoś nie widział. Coś niewiarygodnego, co ten samochód potrafi zrobić przy swoich rozmiarach. Wow. Obsługa głosowa, jeśli ktoś nie widział, ona... Powiem tak, to jest chyba jedyny samochód, czy po prostu Mercedesy, w których ja naprawdę korzystam z tych poleceń, z tych funkcji głosowych. Dużo samochodów już w tej chwili to ma w troszkę biedniejszym zakresie, ale mają. Ja praktycznie z tego nie korzystam. Tutaj korzystam z tego non-stop, bo to są oczywiście funkcje na zasadzie: hej Mercedes. Tak, proszę. Ile jest stopni? Teraz w Warszawie zachmurzenie jest duże z temperaturą wynoszącą minus 6 stopni. Po południu zachmurzenie będzie duże z temperaturami wynoszącymi około minus 5 stopni. Mamy też polecenia bardziej wysmakowane, jak na przykład to: hej Mercedes. Słucham. Zimno mi w dupę. Włączam ogrzewanie fotela. Wiem, słabe to było, ale musiałem. I robię to tylko po to, aby pokazać, że ten system to nie są cztery funkcje na krzyż. Ja mam wrażenie, że ten system się uczy, że rozpoznaje coraz więcej funkcji czy poleceń. To jest po prostu przyszłość. I tak jak śmiałem się na początku, że to jest samochód, czy te systemy, które tutaj są, to jest coś, czym będziemy jeździć my, szaraczki, za 10-15 lat, ale to nie do końca jest śmiech, bo tak po prostu jest. To jest samochód wyznaczający standardy i będziemy szli w tym kierunku, będziemy szli oczywiście w kierunku tych ogromnych tabletów, przynajmniej póki co. Tutaj praktycznie nie ma przycisków. Ale powiem Wam tak, te ekrany, ja ogólnie zawsze mówię, że jestem przeciwnikiem umieszczania wszystkiego dotykowo. Nie wiem, jak to zrobił Mercedes, nie wiem, czy to jest kwestia tego ekranu, jego wielkości, to, że jest on tak duży, ale to wymaga przyzwyczajenia. Ja często jeżdżę na przykład GLA. Ekran jest oczywiście mniejszy, ale mniej więcej zasada podobna. To wymaga przyzwyczajenia, to wymaga nauczenia, ale jak już ogarniecie, co jest gdzie... O, machnąłem i zamknąłem sobie dach, nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Bo mamy tu oczywiście sterowanie gestami. Ale wracając. Jak się do tego przyzwyczaicie, to mi nawet nie przeszkadza tutaj sterowanie tą klimatyzacją, która też jest dotykowa. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale tak jest. Muszę też zwrócić uwagę na coś, co też oczywiście w przypadku S-klasy nie jest dziwne, ale to, jak ten samochód jest wyciszony, to jest ciężko przekazać. Tym się trzeba przejechać, to trzeba zobaczyć. I też trzeba zobaczyć ten samochód w nocy. Całe oświetlenie robi tutaj taką robotę, że opada po prostu szczęka. I też jeszcze jedna rzecz, czyli head-up. Nie wiem, czy będziecie to w tej chwili widzieli, zobaczymy, jak to się nagra, ale ja takiego head-upa jeszcze nie widziałem. To prowadzenie jest tak genialne. On pokazuje, że zbliża się zakręt, pokazuje strzałkami, kiedy, gdzie macie wjechać. Coś fantastycznego. Też fajna rzecz jest taka, że czy jesteście wyżsi, czy niżsi, czy w zależności, jak się patrzycie, ten head-up się dostosowuje. On wie, gdzie ma być. Też czymś takim się wcześniej nie spotkałem. Coś niesamowitego. I to jest kolejna rzecz, która będzie wyznaczała standardy. Tu jest też taki patent, że na przykład jeśli siądzie pasażer i on powie, że jest mu za zimno, to samochód ustawi klimatyzację czy ogrzewanie na niego. To samo jeśli ktoś powie to z tyłu. Ja naprawdę z tego cały czas korzystam, bo to działa. I myślę, że to jest ta różnica. W wielu samochodach to działa tak sobie. Tu też nie ma ideału, ale jest jego najbliżej. Przynajmniej jak dla mnie. Ten samochód fajnie by było też pokazać w kilku wersjach, ponieważ mi się na przykład to kompletnie nie podoba, ale tu jest tyle możliwości aranżacji. Jasnej kierownicy na przykład, coś co ja uwielbiam, ogólnie jasnego wnętrza. No wiadomo, to jest klasa premium, najwyższa półka klasy premium i to jest też ogromna zaleta, że ten samochód dostosujecie sobie do siebie dokładnie tak jak chcecie. Mam nadzieję, że do jakiegoś dłuższego testu dostanę troszkę inny wariant, bo chciałbym Wam jeszcze parę rzeczy pokazać. Ale ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że
ten samochód z zewnątrz moim zdaniem jest przepiękny. Myślę, że on zdecydowanie trafi w gusta osób, które szukają klasyki, szukają elegancji, bo to jest klasa S od zawsze. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Czy te osoby, które decydują się na takie auto i zakładam, że będą nim jeździć, będą je prowadzić, bo jeśli siedzą z tyłu, to nie ma tematu, ale jeśli kupują ten samochód dla siebie, no to kupują najwyższą klasę luksusu, elegancji, prostoty i tak dalej, mówię z zewnątrz, no tylko potem jest to. I moja główna zagwozdka jest taka, czy te osoby, bo nie są to raczej 20-latkowie i pewnie też nie 30, nie najczęściej przynajmniej, bo oczywiście każdy się tego nauczy. Tylko pytanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie dla tej grupy docelowej. To pokaże czas, to pokażą klienci, ale z drugiej strony też jest tak, że już nie ma odwrotu i nie ma tak, że możemy sobie kupić samochód, który będzie miał jednak tutaj klasyczne rozwiązania, a drugą wersją będzie to. Jestem ciekawy opinii na przykład osób, które do tej pory jeździły z klasą i wsiądą w tą najnowszą, no i ich zdania, co powiedzą na ten temat. Na koniec standardowo ceny. Tutaj oczywiście rozpiętości są tak ogromne, że można powiedzieć, od jakiej wartości można wejść do świata klasy S. To jest troszkę poniżej 450 tysięcy złotych, ale naładowanie tego samochodu w ten sposób to jest powiedzmy kolejne 200 tysięcy. 650-700 tysięcy to jest wartość, którą musicie założyć, jeśli chcecie, aby ten samochód skonfigurowany był tak, aby się po prostu cieszyć tym, co w nim można mieć. To nie będzie full wypas, ale to już będzie tak, że będziecie tu mieli w zasadzie to wszystko, co jest potrzebne, co jest fajne, co jest najważniejsze. Także nie ma zmiłuj. Moim zdaniem, aby podejść do sensownej, nowej S-klasy, 600 tysięcy przynajmniej trzeba mieć. I tak jak powiedziałem, ja o tym samochodzie opowiem konkretnie i pokażę Wam większość tych funkcji już w pełnym teście, bo ja chcę je sprawdzić troszkę dłużej niż przez kilka krótkich przejażdżek, bo wtedy będzie to miało największy sens. Zobaczymy, jak to działa na co dzień. Także pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, aby nie przegapić m.in. tego testu. I koniecznie na koniec wielkie podziękowania dla MB Motors, czyli najlepszego dealera Mercedesa z Piaseczna. Bardzo polecam Wam ten salon, jeśli jesteście zainteresowani nowym Mercedesem. Mają na przykład dokładnie tę S-klasę do jazd testowych. Jeśli szukasz S400D, Formatica, zapraszam do Piaseczna, w którym również na pewno jeszcze nie raz zagoszczę. I jeszcze raz dzięki za umożliwienie testu. A na dzisiaj byłoby to już tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! A ja mam jeszcze pół godziny, także nie ma bata, żebym go wcześniej oddał. Także idziemy sobie jeszcze pojeździć.